10 współcześnie okupowanych państw. Okupacja to czasowe zajęcie przez siły zbrojne państwa prowadzącego wojnę całości lub części terytorium państwa nieprzyjacielskiego i tymczasowe prowadzenie tam swojej władzy, bądź czasowe zajęcie przez siły zbrojne jakiegoś państwa lub ich grupy terytorium innego państwa, nie będące bezpośrednim wynikiem działań wojennych, lecz mające na celu ochronę określonych praw i interesów państw okupacyjnych. Kluczowe jest tutaj słowo. Czasowe. Jeśli jest to zajęcie kogoś terytorium na stałe, mówimy o zawojowaniu. W związku z tym, że państwa, o których będę mówił, pozostają pod kontrolą innych państw do dziś, to są zawojowane. A czy jest to okupacja, to się dopiero okaże, gdy te odzyskają niepodległość. Jeśli odzyskają niepodległość. Irlandia Północna, prowincja jedna z części składowych Zjednoczonego Królestwa Wielkiej Brytanii i Irlandii Północnej, i stolicą jest Belfast. Część władzy ustawodawczej na rzecz prowincji wykonuje Zgromadzenie Irlandii Północnej. Konflikty w Irlandii Północnej trwają od średniowiecza, kiedy cała Irlandia znalazła się pod panowaniem Anglii. Liczne bunty i powstania doprowadziły w 1921 roku do utworzenia niepodległej Irlandii. W granicach Wielkiej Brytanii pozostała jednak Irlandia Północna. Którą w większości zamieszkują protestanci pochodzenia angielskiego. Walkę o połączenie z Irlandią prowadziła Irlandzka Armia Republikańska. Pod koniec lat 60. XX wieku wybuchł krwawy konflikt w Irlandii Północnej pomiędzy Republikanami dążącymi do zjednoczenia wyspy a unionistami. Dopiero w 1998 roku zawarto porozumienie pokojowe, za które dwaj jego współtwórcy otrzymali pokojową nagrodę nobla. W 2005 roku irlandzka Armia Republikańska ogłosiła całkowite rozbrojenie. Palestyna państwo nieuznawane uznane przez przynajmniej jedno państwo członkowskie ONZ znajdujące się na terenie historycznej Palestyny terytorialnie ma obejmować obszar Strefy Gazy i Zachodniego Brzegu Jordanu który jest aktualnie okupowany przez Izrael potem gdy Palestyna została podzielona przez ONZ na część żydowską i część arabsko-arabowie przeprowadzili inwazję na Izrael a tak został odparty a Izrael rozpoczął okupację arabskiego terytorium Znacie jakieś inne państwa okupowane? Dajcie znać i powiedzcie, co powinno znaleźć się na ósmym miejscu. Moim zdaniem powinien się znaleźć na przykład Kraj Basków albo Chińska Republika Ludowa, która teoretycznie jest państwem wolnym, a praktycznie moim zdaniem jest pod okupacją komunistyczną. Czeczenia. Autonomiczna Republika ze stolicą w mieście Grozny, wchodząca w skład Federacji Rosyjskiej, jest położona na północnym Kaukazie. W czasie rozpadu Związku Radzieckiego grupa przywódców czeczeńskich ogłosiła niepodległość Republiki, która trwała od 1991 do 1994 roku, pomimo braku oficjalnego uznania przez inne państwa. W 1992 roku Czeczenia odmówiła podpisania układu stowarzyszeniowego z Federacją Rosyjską. Rosja nie uznała tej odmowy i w 1994 roku rozpoczęła wojnę Mającą na celu panowanie Czeczeni. Konflikt w 1996 roku zakończył się zwycięstwem zwolenników niepodległości. Drugą próbę podporządkowania Republiki Rosja podjęła w 1999 roku i po zajęciu całego terytorium przez wojska federalne ogłosiła w 2002 roku oficjalne zakończenie wojny. Oficjalne uzasadnienie władz Federacji Rosyjskiej wojny z Czeczenią mówi o obronie integralności terytorialnej Rosji i walce z fundamentalistami muzułmańskimi. Naddniestrze, Państwo nieuznawane za stolicą w... Teraz Polu. Pełną niepodległość ogłosiło 5 grudnia 1990 roku. Na arenie międzynarodowej Naddniestrze jest traktowane jako region autonomiczny Mołdawii. Jej integralna część, flaga Naddniestrza, do 2000 roku pozbawiana była symboliki radzieckiej. Obecnie jednak używa się flagi z sierpiem i młotem, jak za czasów mołdawskiej SRR. Po rozpadzie Związku Radzieckiego i wprowadzeniu mołdawskiego jako jedynego języka urzędowego zaczęły się odzywać głosy wołające o autonomię nie tylko dla zamieszkanego w w znacznej mierze przez Rosjan i Ukraińców Naddniestrza, ale i dla obszarów zamieszkiwanych przez mniej licznych gagołzów na południu kraju. Referendum z 1993 roku, w którym ponad 900% obywateli Mołdawii wypowiedziało się za utrzymaniem niepodległości, nie przekonało władz Naddniestrza do powrotu pod zwierzchność Kiszyniowa. Sytuacje nie zmieniły również co i raz składane obietnice wprowadzenia autonomii w regionie. W 1991 roku Mołdawska Republika Naddniestrza jest zatem w rzeczywistości niezależną republiką, nieuznawaną jednak na arenie międzynarodowej i okupowaną. Kurdystan. Autonomiczna jednostka administracyjna będąca federalnym podmiotem Iraku. Kurdystan znajduje się na północy tego kraju i obejmuje jego trzy prowincje w całości. O władzę nad Kurdystanem rywalizuje Turcja, Irak, Iran i Syria. Granice cały czas się zmieniają, jednakże ruchy niepodległościowe są coraz bardziej widoczne. Teksas. Stan w południowej części Stanów Zjednoczonych, drugi pod względem powierzchni i drugi pod względem ludności. W 1821 roku w wicekrólestwie Meksyku, należącym do krony hiszpańskiej, w którym od kilkudziesięcioleci następował burzliwy rozwój ekonomiczny, wybucha Powstanie, po czym następuje ogłoszenie niepodległości kraju. W 1835 roku wybuch Powstania w Teksasie. Zbrojne oddziały ochotników wypierają przeważające ich liczebnie wojsko meksykańskie, które przybyło z interwencją na te tereny. Walki ustają, a podział pomiędzy stronami biegnie rzeką Rio Grande. Następuje proklamowanie niepodległości i utworzenie Republiki Teksasu. W 1845 roku Kongres USA przychyla się do wielokrotnie ponawianej prośby mieszkańców Teksasu i proklamuje Teksas jako stan USA, jednakże wielu do dziś. Ubiega się o niepodległość. Szkocja. Część składowa Zjednoczonego Królestwa Wielkiej Brytanii, i Irlandii Północnej, dawniej Niezależne Królestwo. Od roku 1998 Szkocja posiada własny parlament i rząd. W kompetencji władz lokalnych jest to świata, kultura, zdrowie publiczne i w dużym stopniu gospodarka i podatki. W 2011 roku autonomia Szkocji została powiększona w związku z umożliwieniem jej samodzielnego pożyczania pieniędzy. Mimo to Szkoci mają dość panowania brytyjskiego i regularnie powtarzają o wystąpienia ze Wspólnoty Brytyjskiej. Katalonia, wspólnota autonomiczna Hiszpanii w szerszym znaczeniu region geograficzny i kraina historyczna na Półwyspie Iberyjskim z ośrodkiem kulturalnym i administracyjnym w Barcelonie. Katalonia była państwem niepodległym i została włączona w granice Hiszpanii przymusem. 10 października 2017 roku premier podpisał deklarację niepodległości Republiki Katalonii. 27 października 2017 roku unilateralna deklaracja niepodległości została przegłosowana w parlamencie Katalonii. Wyniki Deklaracji jest zawieszenie autonomii Katalonii przez rząd w Madrycie i kryzys konstytucyjny w Hiszpanii. Tybet kraina historyczna w Azji obejmująca wyżynę tybetańską i jej przyległości obecnie, we większości, w granicach Chin. Pierwsze lata okupacji chińskiej w Tybecie Środkowym przebiegły spokojnie. W roku 1955 został założony Komitet Przygotowawczy Tybetańskiego Regionu Autonomicznego, który później stał się właściwym organem władzy w Tybecie, mimo że rząd w Lasie nadal funkcjonował. Przewodniczącym komitetu był Dalai Lama, ale to Chińczycy wyznaczali jego politykę. W Tybecie Wschodnim przymusowa kolektywizacja ziemi i osiedle nomadów doprowadziły w zimie 1955 i 1956 roku do wybuchu ogólnokrajowego. Krajowej rebelii. Chińczycy do dziś rządzą w Tybecie i skutecznie tłumią ruchy niepodległościowe. Właściwie na całym świecie porusza się kwestię wolności Tybetu. No i niestety nic to nie daje. Tym bardziej, że sama Chińska Republika Ludowa jest w pewnym sensie okupantem Chin, bo Chiny, te historyczne, tradycyjne, i Chińska Republika Ludowa to dwa różne państwa. Ci prawdziwi Chińczycy zostali wyparli z Chin. I całe terytorium zostało zajęte przez Chińską Republikę Ludową. A ci prawdziwi Chińczycy uciekli m.in. do Tybetu, ale głównie na Tajwan, który dziś jest również w obliczu agresji chińskiej. No niestety, Tybet zostaje pod kontrolą chińską i do dziś torturuje się tam ludzi oraz zawłaszcza się ich własność kulturową. Mam nadzieję, że ten odcinek Wam się podobał. Dajcie znać w komentarzu, o czym chcielibyście kolejną deszkę. Koniecznie zostawcie komentarz i łapkę w górę, bo zwiększa to pozycjonowanie i zapraszam Was na kanał Światowa Historia, gdzie w sumie poruszałem większość tematów, które poruszyłem w tym filmie. Cześć!